tym roku stypendia otrzymało 21 młodych sportowców. Co ciekawe, znacząca część wyróżnień trafiła dla koszykarzy ULKS Trójki, którzy w poprzednim sezonie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Zajęli również drugie miejsce w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Młodzików. Chłopaki dzisiaj koszykarze chyba najbardziej docenieni. Jak się czujecie? Jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Bardzo się cieszymy z tego, że zostaliśmy wyróżnieni. A mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się to jeszcze podwoić nasze sukcesy, trzymać za nas kciuki i wygrywać wszystko. Kolejny sezon chyba najbardziej kluczowy do tej pory. Tak, ten sezon okaże się dla nas najważniejszy i postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby osiągnąć półfinał Mistrzostw Polski. Życzymy tego, a w czym Wam pomogą te dzisiejsze stypendia? No w motywacji przede wszystkim do dalszych treningów, dalszej pracy, no i zobaczymy. Rodziców chyba dzisiaj rozpiera duma. Stypendia to jedno, krew, pot i łzy często na treningach to drugie i sukcesy, uwieńczenie tych sukcesów to jest fajna okazja, żeby poczuć tą dumę w sercu. Tak, jesteśmy bardzo dumni. Jesteśmy bardzo dumni ze swoich dzieci, ze swoich wychowawców, którzy trenują nasze dzieci, którzy się nimi opiekują przez cały czas. Gorące podziękowania dla nich wszystkich. Rodzice też muszą wspierać. Tak, ale myślę, że my, po części jest to nasz obowiązek, ale przyjmując takie informacje od prezydenta, dla nas jest to wielkie uznanie i radość. Nie lada sukcesami i pochwalić się może Przemysław Szczepanik z Kajakowego Klubu Sportowego. 3 medale Mistrzostw Polski Juniorów, dobre lokaty na Mistrzostwach Świata i Europy. 21 osób stanęło dzisiaj tutaj w Urzędzie Miasta po to, żeby odebrać stypendium. Twoje sukcesy wyczytywano najdłużej. To chyba okazja do wielkiej dumy po tych wszystkich trudach treningowych i wszystkich zawodach. No tak, na pewno na tle tych wszystkich osób bardzo to mnie zmotywowało, ponieważ widać, że dużo pracy włożyłem, a każda nagroda, każde wyróżnienie motywuje do dalszej pracy. Medali, pucharów, już masz pewnie wszystkie półki zapełnione, ale jakie są Twoje najbliższe plany, największy sukces, który masz w głowie i który chcesz osiągnąć? Najbliższe plany to powtórzyć te wyniki w wyższej kategorii seniorów. Kajakarze również mają znaczący wpływ na to, co się dzieje w Sieradzu, w sportowym Sieradzu. No tak, oczywiście. Tutaj ciężka praca nasza jest po prostu teraz wynagrodzona w ten sposób. Zawodnicy są docenieni i też również mobilizacja jest większa do tego, żeby jeszcze bardziej się przykładać do treningu, żeby jeszcze dążyć do większych wyników sportowych. Co dalej? Jakie kolejne plany? Bo zawodników mamy naprawdę znakomitych. No teraz cały czas już zaczęliśmy sezon na wodzie, cały czas pływamy. Pierwsze zawody będą już w kwietniu, to będą akurat też ważne zawody dla Przemka Szczepanika, bo to będą pierwsze regaty eliminacyjne do kadry seniorów. Tam będzie też poważny sprawdzian. Następnie cały sezon przed nami, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jestem dobrej myśli, cały czas pracujemy, trenujemy, myślę, że po prostu będziemy się starali, żeby wszystko było jak najlepiej. Ale to jest sport, więc w sporcie bywa różnie i czas pokaże. W ostatnich 2-3 latach naprawdę zmarnowało się kilka, tak powiem, wartościowych dziewcząt i chłopców, którzy jak się zakochali. To już miłością nie ma rady, ale chyba ten sport odgrywa mimo wszystko wielu tych, którzy tutaj byli, znaczącą rolę życiową. No na pewno jest to siła ducha. Jakieś zahartowanie się, co na pewno w dorosłym życiu im się przyda. Nie? Docenieni zostali również lekkoatleci oraz piłkarz Warty Sieradz Junior Adam Kałuziński. Stypendium oznacza pewną pomoc finansową. Wiadomo, sprzęt sportowy, obozy, odżywki sportowe, to wszystko jest bardzo potrzebne w treningach i ułatwia trening. I dzięki temu możemy trenować więcej, mocniej i lepiej. Jakie kolejne plany, kolejne sukcesy już w głowie gdzieś się układają? Tak, ja oczywiście. Złamać 50 sekund na 400 oraz złamać 22 sekundy na 200 metrów. Panie prezydencie, 21 osób zostało dzisiaj nagradzonych, niezwykle utalentowanych z terenu miasta Sieradza. To chyba dobrze rokuje na przyszłość sieradzkiego sportu również. No, cieszę się z tego powodu. To jest tylko albo aż 21 adeptów różnych dyscyplin sportowych. Ubolewam, że tylko 21, bo takie środki mieliśmy zaplanowane. Cieszę się, że możemy chociaż w drobny sposób pomóc tym ludziom realizować swoje marzenia i zrekompensować im trud, który wkładają w to, aby takie wyniki osiągać. A wyniki, które osiągają, jednoznacznie pokazują, że możemy patrzeć w przyszłość optymistycznie.